kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Lublinie Motor podejmował krakowską Wisłę. Fragment tego spotkania oglądamy. Nie było to wielkie wydarzenie. Obie drużyny wystąpiły osłabione brakiem kilku czołowych zawodników. Z bezbramkowego wyniku i podziału punktów najbardziej zadowoleni byli obaj trenerzy, Orest Leńczyk i Lesław Ćmikiewicz. W innych spotkaniach Śląsk przegrał z Lechem 1-2, Górnik Wałbrzych pokonał Pogoń 2-1, a Bałtyk zremisował z Zagłębiem 1-1. W tabeli pierwszej ligi prowadzi Legia 17 punktów przed Górnikiem Zabrze i Lechem po 15 punktów.